Dzisiaj w naszej szkole obchodzimy szczególny dzień, bo jest to nie tylko Dzień Edukacji Narodowej, święto wszystkich pracowników oświaty, ale i także mamy uroczystość pasowania na ucznia klasy pierwszej. W poczet uczniów klas pierwszych przyjęliśmy dzisiaj 22 uczniów. Mamy jedną klasę pierwszą w bieżącym roku szkolnym, ponieważ rodzice skorzystali z reformy i zdecydowali, że ich dzieci pozostaną w oddziałach przedszkolnych. Nasza klasa pierwsza, już dzisiaj oszlifowane brylanty, liczy 22 uczniów. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, wiceprezydent miasta Bełchatowa, ksiądz dziekan Zbigniew Zgoda oraz wspaniali rodzice naszych uczniów. Dzieci udowodniły swoją wiedzą, swoją postawą, swoimi umiejętnościami, że w pełni zasługują na to, aby przyjąć ich w poczet uczniów naszej szkoły. Jesteśmy dumni, że możemy kształcić i wychowywać nowe pokolenie. Naszym rodzicom serdecznie gratulujemy takich wspaniałych dzieci, którzy są uczniami naszej placówki. Dzisiaj mamy także szczególny dzień, jest to Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji za uprzejmością Państwa Telewizji chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia, wiele radości, satysfakcji z wykonywanego zawodu wszystkim pracownikom bełchatowskiej oświaty. 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Niemniej jednak postanowiliśmy w tym dniu szczególnie podkreślić wartość, doniosłość chwili, którą jest pasowanie na ucznia. I z tej okazji celowo zamierzyliśmy takie działanie i przygotowaliśmy taką uroczystość przyjęcia uczniów w poczet naszej szkoły. Wielkim uhonorowaniem pracy pedagogicznej jest ścisła współpraca z rodzicami, z organem prowadzącym, z wszystkimi instytucjami, które chcą wspierać szkołę i nas, pedagogów, w naszej pracy. Ale największym szczęściem dla każdego nauczyciela jest to, jak może przyczynić się do sukcesów, wysokich osiągnięć swoich wychowanków.